wykładzie otwartym licznej uczelni zawodowej w Grudziądzu. Nazywam się Bogusław Kopka, jestem rektorem uczelni, pierwszym rektorem uczelni, którym moim podstawowym zadaniem jest to, aby ta uczelnia ruszyła z otworzyć. Otwarty został rok akademicki 1 października 2024 roku. Wtedy będzie inauguracja uroczysta. Proszę się czuć już zaproszonym. Wtedy będziemy listy wyczytywać i oczywiście to już będzie uroczyste, sama sobie miała znaczenie oficjalne. Dzisiaj jest pierwszy wykład, który zapoczątkuje taki cykl wykładów, który planuję organizować co miesiąc. Pomysł jest dlatego, że wyjść z tych ram czy też murów szkoły, uczelni poza i skierować naszą ofertę też dla osób, które są zainteresowane tematyką szeroko rozumianą techniczną, ale też przewidujemy wykłady medyczne, także z zakresu nauk społecznych dla mieszkańców Grudziądza, no i także całego powiatu. Bardzo serdecznie Państwa witam. Widzę tutaj i Panią Dyrektor i z Urzędu Miasta i Panią Dyrektor Biblioteki. To są, powiem, instytucje ważne, adresy. Z biblioteką wiąże nas też to, że chcemy, aby pierwsze szkolenie biblioteczne odbyło się studentom właśnie w murach Biblioteki Publicznej w Grudziądzu. To też samo w sobie będzie wydarzenie. Przedmiot, raczej szkolenie jest obowiązkowe i czasami bywa tak, że po 3,5 latach ktoś się przypomina, że tego szkolenia nie miało i później musi szukać właśnie, żeby ten podpis zdobyć. Tak więc bardzo nisko się kłaniamy, będziemy na pewno współpracować. Natomiast dzisiaj będzie wykład pierwszy, który wygłosi pan profesor Wojciech Sawczuk, który jest profesorem Politechniki Poznańskiej, ale u nas jest tutaj podziekany do spraw kształcenia i studentów, czyli bardzo ważnej dziedziny, która koordynuje działania merytoryczne związane z funkcjonowaniem uczelni i otwarciem studiów, bo ja jestem rektorem, ale z wykształcenia jestem historykiem. I tak na dobrą sprawę o tej mechanice trochę też sam się dzisiaj będę chciał wiele dowiedzieć. W związku z tym uzupełniamy się. Ja już wcześniej mówiłem tutaj też, no i witam pana prezesa właśnie, pana Piotra Tarnowskiego, który jest w ogóle pomysłodawcą szkoły. Uczelni, przepraszam, bo uczelnia oczywiście powstała 1 listopada 2023 roku, ale musiało wiele lat płynąć, zanim ta uczelnia powstała zarządzeniem minister nauki, wtedy minister edukacji i nauki. Ale ten pierwszy ziarno zostało zasiane przez właśnie naszego tutaj kochanego pana Piotra Tewalskiego, prezesa Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, spółki akcyjnej. Witamy jeszcze raz, to już tak wszystkim przywitamy. Był konsekwentny w tym działaniu, tak? To znaczy, zasady jest odpowiedź centralnej czy ministerstwa, że po co, na co i nie. Natomiast był konsekwencje w tych działaniach i przypominał się, a przede wszystkim wizja szkoły, która miałaby też współpracę z przemysłem, z gospodarką, ale nie tylko na papierze, ale realnie jest ogromnym naszym tutaj bonusem, to znaczy jest pomysłem unikalnym, wzorowanym na modelu amerykańskim. Ale jest to w Polsce rzecz oryginalna. I chciałbym, żeby pan prezes cały czas był z nami, naszą uczelnią. I myślę, że tak będzie też z nowym rokiem akademickim. Proszę przyjąć tutaj już zaproszenie do współpracy. Jeżeli chodzi, no witam też i moich pracowników publicznej uczelni zawodowej. Stańcie pani Anna Klonowska, dyrektor biura. Dzisiaj biuro wypłaty na przywozie pieniężnej. Pani Natalia, która bardzo szkoli się. No pan profesor, który zaraz będzie.
niewielkie, ale nie w ilości, ale w jakości rzecz. Podkreślę, żeby były jakieś słowa tutaj związane jeszcze tak z wprowadzeniem, banał powiem, ale trzeba to powtarzać cały czas, że bez edukacji i nauki nie ma rozwoju, że nauka daje wiedzę, czyli osoby, które będą tu zatrudniane, już tam profesor, którzy są naukowcami, dają rękojmie najwyższej jakości przekazywanej wiedzy. Nie jest, to jest istotne, że weryfikacja kadr ma być na najwyższym poziomie, do tego będą konkursy. I tutaj to jest chyba takie słowa, które są tutaj najważniejsze właśnie w tym, że edukacja i nauka bez nich nie ma rozwoju. I myślę, że dzięki tej uczelni, co jest oczywiste, ludziom zyska, zwłaszcza mieszkańcy. I chciałbym już zaprosić na wykład pana doktora habilitowanego inżyniera Wojciecha Sawczuka, profesora Politechniki Poznańskiej, ale też naszego tutaj prodziekana do spraw kształcenia i studentów. Sprawdziłem, skąd jest konotacja pojęcia stanowiska, czy też tytułu inżynier. No i ta nazwa wywodzi się z tym, jak wiele, z języka łacińskiego. Jest to imienium oznaczające talent, umysł i spryt. Tak więc zapraszam panie profesorze. Szanowni Państwo, panie rektorze, tak naprawdę powiem szczerze, to co chciałem sam powiedzieć, pan rektor już tak ten zrobi to w moim zastępstwie, także to chyba tego wykładu będę miał bardzo mało, ale niemniej jednak oczywiście też postaram się te wszystkich Państwa zainteresować i zaciekawić. Tak jak było powiedziane, nazywam się Wojciech Sawczuk, tutaj jestem rektorem do spraw kształcenia i studentów, także tak samo na mnie, jak i na całym zespole ciąży odpowiedzialność, aby ci studenci ludziom się kształcili. Właśnie tym cyklem wykładów, tak jak widzimy, wykład pierwszy, wykład z elektroniki, jest taka nasza próba wyjścia do Państwa, tak, żebyśmy się w końcu pokazali, zaprezentowali, tak, i powiedzieli, czym się będziemy zajmować. A w tej chwili tak postaram się to troszeczkę zrobić przeglądowo, bo zdaję sobie sprawę, że widownia jest bardzo zróżnicowana, bo mamy przedstawicielność przemysłu, zakładów zbrojeniowych, firm, tak, instytucji państwowych, no i też mamy naszych przyszłych studentów, a jeśli nie studentów, to zakładam, że sympatyków techniki, tak? Czy to elektrotechniki, czy szerokości rozumianej mechatroniki. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć w skrócie o takich zagadnieniach, tak, no oczywiście wprowadzenie, chciałbym przedstawić rys historyczny, czyli jak w ogóle doszło do tego, że ta mechatronika się w ogóle pojawiła. Dwa, powiem o tych zaletach, tak? Jakie zalety ma mechatronika i to w zakresie kształcenia, i to w zakresie oczywiście funkcjonowania przemysłu. Chciałbym też powiedzieć to, co czeka w przyszłości tą mechatronikę, to co się już w tej chwili oczywiście dzieje, też tego doświadczamy i to, co pewnie na dniach również się pojawi. No i to, co powiedział pan rektor, też bym chciał o tym przeglądzie historycznym, tak, i po tych wyzwaniach, jakie czekają mechatronikę, przejść o tym, czym my się zajmujemy. Czyli też powiem w kilku słowach, jak powstała publiczna uczelnia zawodowa w Grudziądzu, jaka jest i jaka będzie oferta kształcenia przyszłych studentów, gdzie jesteśmy, jak widzimy, co nas czeka, i w kilku słowach postaram się oczywiście to całe swoje wystąpienie podsumować. Otóż, szanowni Państwo, na początku, bo co to jest ta mechatronika? No, powiem szczerze, możemy bardzo łatwo sobie wygrupować różne pojęcia. Ja powiem szczerze, wziąłem tylko trzy przykładowe definicje mechatroniki. Teraz zobaczmy, pierwsza z tego definicja mówi, że jest to dziedzina nauk technicznych, technika interdyscyplinarna. I to jest tak naprawdę słowo klucz, tak? Ona łączy ze sobą szereg innych dziedzin nauki, jak właśnie jak na przykład mechanika, robotyka, automatyka, elektrotechnika, elektronika, czy na przykład informatyka. Inna z definicji podaje, że jest to synergiczna ingerencja mechaniki i innych dziedzin, tak, nauki. Mi się to bardzo podoba, bo z definicją synergii, tak, co pewnie matematycy by się nie zgodzili, 2 plus 2 jest 5, tak? Czyli każda z dziedzin osobno, wiadomo, też może funkcjonować, a jak je wszystkie weźmiemy w jedną całość, to widzimy, że jest jakby większa wartość
dodanej. Tak samo trzecia definicja bazuje na podstawowej wiedzy i umiejętności z mechaniki, elektroniki, informatyki czy innych dziedzin. Czyli tym, że tym słowem klucz są te wszystkie wymienione dziedziny, jak właśnie mechanika, automatyka, robotyka, elektrotechnika, elektronika i informatyka. I to jest tak pierwsze, że połączone w całość daje nam tą wspomnianą mechatronikę. Otóż samo słowo generalnie, ja pamiętam, jak zaczynałem technikum w 95 roku w specjalności mechanika precyzyjna i automatyka, w ogóle tego pojęcia nie znałem, tak? Mimo, że patrząc oczywiście w skali kraju, no, to pojęcie jeszcze było mało znane, natomiast w świecie już było tak naprawdę znane i zobaczył, że pojęcie mechatroniki datowane jest na rok 1969, kiedy niejako starszy inżynier z japońskiej firmy Yaskawa Electric Company zaproponował jako pierwsze takie słowo. On wtedy mówił mechatronics, tak? I był to niejaki pan Tsuramori, tak? Oczywiście tak mi się ta nazwa spodobała. Czy nawet poszedł do kontary, w 70 roku nawet dostał zgodę na opatentowanie w ogóle tej nazwy. Ale na szczęście, co chyba przed nim blisko czoło, nie egzekwował, tak? Czy ktoś rzeczywiście nadużywa sobie tego słowa. I na szczęście też z tego powodu też nie kierował żadnych tam pozwów do jakichś tam zapłaty. Czyli wymyślił słowo tak, które potem najszczerze bardzo szybko zaczęło się zakorzeniać w innych społecznościach. Państwa, patrząc na historię, tak? Ja generalnie chciałbym tą historię tutaj przedłożyć w kilku slajdach, żebyśmy mogli chociaż zobaczyć, jakie są podstawy. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, powiedz w dwóch słowach o mechatronice, to by powiedział tak, mechatronika jest dziedziną interdyscyplinarną, która swoją korzenie czerpie z automatyki i robotyki, a ta z kolei bierze z bardzo ważnej dyscypliny naukowej, jaką jest teoria sterowania. Gdybyśmy się naprawdę mocno zakorzenili w świat nauki, tak? Bo tak naprawdę automatyka, robotyka czy mechatronika są to tak naprawdę techniczne aspekty wykorzystania wiedzy, tak? W różnych takich zastosowaniach. Natomiast te podstawy oczywiście są w teorii sterowania. Jest to może generalnie trudny przedmiot, bo są to zagadnienia związane z opisywaniem w sposób matematyczny w postaci różnych, na przykład różniczkowych, tak, różnych przebiegów sygnałów, tak, na pewno charakterystyki, jak ma zajęcia ze studentami, mówię, że dzisiaj będziemy omawiać charakterystyki w zakresie Nyquista czy Bodego. Są to generalnie trudne zagadnienia, ale niemniej jednak na tym właśnie ta automatyka wyrosła, później robotyk, a konsekwencje oczywiście wspomniana właśnie mechatronika. Tutaj nawet coś pokazałem, tą interdyscyplinarność, tak, właśnie tej mechaniki, automatyki, robotyki, elektrotechniki, czy na przykład informatyki. Ja sobie pozwoliłem pokazać pierwszy slajd maszyny do podstawowych obliczeń matematycznych, tzw. Mach 1 z 1937 roku, który wykonywał podstawowe funkcje matematyczne. Też teraz każdy telefon tak samym działania wykonuje, co wtedy ta maszyna w 1937 roku. Powiem szczerze, jak dobrze pamiętam, to ma 16 metrów długości, 2 metry wysokości i ponad 4 tony wagi. Tak. Idąc dalej, oczywiście, gdybyśmy chcieli o tej pierwszej dyscyplinie powiedzieć o mechanice, no to warto wspomnieć, że na samym początku była mechanizacja. To ona właśnie dała ten tak jakby początek tego wszystkiego, bo niektórzy nawet specjaliści nazywają, że była to pierwsza rewolucja przemysłowa. To ona tam jest datowana na XVIII-XIX wiek. To wynikało z tego, że w zakresie mechanizacji powstał silnik parowy. Twórcą tego silnika parowego był oczywiście James Watt ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast równolegle w Stanach w Rosji to działo Poulson, który też te maszyny parowe udoskonalał, tak? I one tak naprawdę były tym motorem funkcjonowania przemysłu. To było powstał jakiś napęd, tak? Gdzie można było jakieś tam maszyny przeprowadzać i zasilać. Wiadomo, w zakresie mechanizacji po maszynach parowych wiemy, że sprawności nie były zadowalające, były rozgłośniki spalinowe, tak? Tutaj byśmy mogli też kilka osób wspomnieć, Otto Sabati, Diesel, tak? Są to twórcy obiegów silnikowych, czy to benzynowych, czy silników wysokoprężnych. Też na tym etapie oczywiście powstawał niesamowity rozwój, tak? W tej chwili oczywiście jest hamowany ze względu na emisyjność, którą one generują. I tak byśmy mogli w tej chwili to założyć. Ale niestety w zakresie tej mechanizacji też warto wspomnieć o innej ważnej postaci, pan Henry Ford, który można powiedzieć był takim łącznikiem między mechanizacją a automatyzacją. Być może to automatyzacja jest troszeczkę na wyrost, ale pan Henry Ford jako pierwszy w zakresie mechanizacji zaproponował linię montażową potokową, czyli nie montaż stacjonarny, tak kiedyś miało to miejsce, że było kilka stanowisk i osoby wykonywały różne czynności montażowe. On zaproponował typową taką nitkę, jak niektórzy mówią w przemyśle,
linię montażową, że to ta linia się przesuwa, a pracownicy stoją w jednym miejscu i tylko dokręcają poszczególne elementy. Oczywiście pan ten kontekst nie wywiesił sobie, mimo że to jest jemu przepisywane, tak? Bo te linie montażowe do dzisiaj występują w wielu zakładach produkcyjnych. Oczywiście pan ten też sobie to gdzieś podpatrzył, tak? A to patrzył to gdzie oczywiście wrzeźnie, będzie widział, że pewne puszcze się wiesza na hakach i tam się odcina pewne fragmenty, no to uznam, że jeżeli można tak porozkładać na części pierwsze, tak? No to można to samo zrobić trudno w odcinku poskładać, tak? I on oczywiście podpatrzył coś, co tak naprawdę powinniśmy tej jakby branży, tak powiem, podziękować za linię montażową. Oczywiście pan Henry Ford miał wiele niesamowitych pomysłów, z tym miał swój dział badań i rozwoju. Pewnie pamiętamy takie powiedzenie w przypadku Forda T, że można kupić każdy samochód, byłby go tylko w kolorze czarnym, tak? Czemu akurat czarny? No bo czarny oczywiście najszybciej wysyła, tak? On już wtedy miał tą wiedzę, żeby zwiększyć procesy produkcyjne, dawać im większą szybkość, tak powiem, tak? No to żeby oczywiście na minutę, tak, tych aut więcej produkować, no to od razu powiedział, że malujemy na czarno, bo karoseria szybko w stosunku do innych odcieni. I mamy ten moment łagodnego przejścia na drugą rewolucję przemysłową, właśnie związaną z automatyzacją. Automatyzacja generalnie jest datowana na drugą połowę XX wieku, gdzie krótko mówiąc koniec II wojny światowej dał jakby początek automatyzacji. No były to jakieś tam, no tak naprawdę próby zastąpienia pracy rąk ludzkich innymi maszynami, tak, żeby tej pracy inaczej było jak najmniej. Obecne zakłady produkcyjne dość tylko bazują na różnych manipulatorach, pracujących w różnych konfiguracjach. To są bardzo manipulatory spawalnicze do zgrzewania, czy roboty jakieś montażowe. Dla przykładu mogę powiedzieć, te dwa samochody tak wzięte oczywiście tak na szybko, tak powiem, z ogłoszeń Volkswagen Candy i Volkswagen Crafter, które pochodzę z tego, czytam do Państwa z Poznania, produkowane są Volkswagen Candy, jest produkowany w Antoniku pod Poznania, a Volkswagen Crafter jest produkowany we wrześniu między Poznaniem a Koninem. Na przykład w przypadku Volkswagena Candy'ego całkowite zautomatyzowanie linii produkcyjnej spowodowało, że na dobę produkowanych jest 750 samochodów, czyli co niecałe dwie sekundy zjeżdża samochód, a z kolei Crafter to jest 420 samochodów na dobę, czyli około 2,5 sekundy tak powiem zjeżdża samochód. Co jeszcze? Gdybyśmy musieli bardzo mocno się zakorzenić w historii i znaleźć tego pierwszego automatyka, tak? No to ja osobiście sobie pozwoliłem zaproponować kolegę Christiana Huygensa, matematyka astronoma, uczonego z Uniwersytetu w Pradze czy w Paryżu. On jako pierwszy wymyślił zegar, czy wymyślił, zbudował oczywiście, tak? Zegar pochodłowy, czyli urządzenie, które działało automatycznie ze względu na ten właśnie ciężarek, tak powiem, wpuszczony w ruch wahadłowy, tak, który tym samym napędzał wszystkie te mechanizmy w zegarze. Wtedy na to mówił, że jest to miernik czasu, tak? No ale z biegiem lat ta nazwa oczywiście się troszeczkę zmieniła. Jego urządzenie generalnie nie było dokładne, tak? Nie miał dostępu do podręcznika CNC, ale można było wszystkie koła zamknąć, wykonać bardzo dokładnie, więc oczywiście były z tym pewne trudności. I pomału sobie przejdziemy do słowa związanego właśnie z robotem czy z robotyką. Niestety nie wymyślił jej nikt związany z inżynierią, tak? Bo słowo oczywiście robot powstało na powierzchni Czechach przez artystę, który tutaj dzisiaj udzielał na deskach w Tatrze. Był to niejaki pan Karel Capek, który w swojej sztuce zaproponował to słowo. To zobaczył, był rok 1920. On już wtedy widział, że i miał świadomość, że praca ludzi będzie kiedyś zastępowana przez jakieś inne maszyny, że on z mechanikiem nie miał za wiele wspólnego. I już wtedy wiedział, że pewne czynności będą wykonywać jakieś tam postacie właśnie robotów, tak? Dzięki czemu my będziemy mieć więcej czasu dla siebie. Co jeszcze? Na tego pierwszego robota musieliśmy jednak troszeczkę poczekać, tak? Bo zobaczmy, rok 1738. Pan Jacques Vacanson zbudował takiego człowieczka, który tam nazywamy Android, który grał sobie na flecie i taką zabawkę dla dzieci w postaci kaczki, która tak naprawdę sobie chodziła automatycznie, no można ją nazwać w obecnej klasyfikacji robot do zabaw, tak? Która sobie chodziła, tak, potrafiła coś tam zjadać, przy okazji coś tam jeszcze oddawać. I to była, tak powiem, jakby idea pana Jacques'a Vacansona. Oczywiście Leonardo da Vinci również, tak? Też się przyczynił do
położenia tej cegiełki w zakresie właśnie robotyzacji, no bo zbudował, może go nie zbudował, ale de facto nakreślił pewne plany na tych swoich papirusach, gdzie już wtedy widział, że taki rycerz w zbroi sterowany jakimiś tam mechanizmami, które się znajdują w środku, też może być takim narzędziem do walki. Oczywiście raczej nie doszło do jego zbudowania czy do jego użycia, ale niejako zobaczmy 1495 rok, już jakieś takie zapiski już się pojawiły. Natomiast na pierwszego robota takiego typowego już czekamy do roku 1900, zobaczmy 1961, bo został opatentowany i wdrożony w produkcji przez pana George'a DeWall'a. Pierwszy robot, bardziej manipulator produkcyjny, który już gdzieś tam w firmie General Motors został użyty w procesie produkcyjnym. No tutaj nawet widzimy po tych starych zdjęciach, jak ten robot wygląda, troszeczkę mu daleko jeszcze za obecnej konstrukcji, tak? Czy to robot Kuga, czy ABB, czy inny, tak? Ale niejako była to pierwsza próba zautomatyzowania w postaci robotów produkcyjnych w firmie General Motors. Oczywiście tutaj warto by było wspomnieć niejakiego pana Aleksandra Bolta, który jako pierwszy zbudował w 1800 roku pierwszą baterię. To wtedy nazwano to stosami Bolta, tak? Wtedy też padło pierwsze pojęcie różnicy różnicy potencjału, tak? Między tutaj dwoma biegunami. Oczywiście 100 lat później zobaczmy w 1900, jak pan Nikola Tesla i Marconi. Chociaż tak naprawdę historia podaje, że twórcą radia znanego z podręczników historii i nie tylko oczywiście jest Marconi, tak? To jest oczywiście błędne pojęcie, bo tak naprawdę autorem oczywiście radia był niejako Nikola Tesla, przez to, że on jako pierwszy tą próbę przeprowadził użycia tego radia poprzez nadanie jakiejś tam transmisji takiej radiowej między dwoma punktami, no to jemu tak naprawdę historia przepisała to autorstwo. Zresztą ja też bardzo chętnie odłożę się do twórczości Nikola Tesli, który tak naprawdę za życia nigdy nie był doceniony. Można powiedzieć, że nawet był częściowo wykorzystywany ze swoich pomysłów, a dopiero z jego dorobku zaczęliśmy korzystać po jego śmierci. Też warto jeszcze wspomnieć, że w 1907 powstaje pierwsza lampa próżniowa, jaką wzmacnia sygnał i generalnie te lampy długo się tak funkcjonowały w elektrotechnice do wzmacniania sygnału. Też warto też wspomnieć, że w tym okresie od 1988-80 też trwały prace na powstanie innych wzmacniaczy. To taki przykład wzmacniacza w postaci mikrofonu węglowego. Tutaj chciałem pokazać, że mimo że jesteśmy bardziej nauczeni tylko wcześniej, tak? 1879 wynalezienie też Thomasa Edisona żarówki, tak? I bardziej to pamiętamy, tak? A tak naprawdę to znaczy, że on później już trwały intensywne prace nad wzmacnianiem różnych sygnałów, żeby one tak naprawdę służyły na dalszej transmisji. I w zakresie właśnie tych wzmacniaczy lata 60. są to jest to dalszy rozwój wzmacniaczy lampowych późniowych, a dodam, że taki pierwszy tranzystor bipolarny został całkowicie przypadkowo wynaleziony w 1947 roku, kiedy jeszcze cały czas tak funkcjonowały lampy próżniowe. Państwa, i tak pomału przechodzimy z elektrotechniki tak na informatykę. Zobaczmy, jest to jakby, zresztą nie widzimy, rok 1945, pierwszy, tak powiem, znaczy niektórzy mówią, że jest to komputer ENIAC, który powstał w tym roku. No my możemy się pochwalić maszyną, tak powiem, do obliczeń równań różniczkowych, która powstała w 1953 roku, a wspomniany pierwszy laptop został zaproponowany, czy może koncepcja powstała w 1979 roku, a tak naprawdę do produkcji wszedł się w 1982 roku, tak? Laptop generalnie, który ważył 5 kg, jak dobrze pamiętam pamięci chyba miał 340 kB, tak? Bardzo mało rozdzielczy, ale był na tyle niezawodny, tak? ten laptop Grip, że spokojnie był wykorzystywany jeszcze w misjach kosmicznych NASA, tak powiem, przy penetracji kosmosu. Państwa, patrzymy dalej, tak, w zakresie rozwoju informatyki, lata 30, no to byłoby wielkim nietaktem, gdybym nie wspomniał o Alanie Turingu, który dał jakby podstawy do projektowania i budowania pierwszych maszyn obliczeniowych. No, nie trzeba też wspominać, że autor maszyny, która rozszyfrowała Enigmę, która też w jakimś stopniu miał wpływ na dalsze rozwój II wojny światowej, też dał podstawy do projektowania dalszych komputerów.
Niektórzy też uważają, że jego test inteligencji Turinga, który też wiele razy gdzieś tam tak powiem został, że tak powiem, przetrzymany, ale dopiero później doceniono jego dorobek i jego twórczość, tą taką naukową i inżynierską, do dzisiaj jest to tak naprawdę wykorzystywane. A to, co my obecnie dzisiaj używamy, na przykład GPT, zamiast zakresu sztucznej inteligencji, też ma oczywiście podstawy dorobku Alana Turinga. I patrzymy dalej na informatykę. Powstają pierwsze procesory, które pokazałem w 1971 roku, procesor Intel 4004, tak? Później mieliśmy procesory graficzne, Nvidia na przykład, tak? No, w tej chwili one mają, to są wielomilionowe tak po miłości, tranzystory zainstalowane oczywiście w tych układach. Tesla w zakresie informatyki lata 50 są to języki programowania, tak? Pierwszy język, tutaj większość osób jeszcze pamięta, Fortran, później Cobol czy Algol, tak? To były, jak dobrze pamiętam, chyba Cobol był językiem programowania w zakresie tam jakichś działań biznesowych, albo dał jakby podstawy do rozwoju tych języków programowania. Powstał pierwszy system operacyjny Unix, tak? A w konsekwencji powstali Python i Java, jako już takie, no, można powiedzieć, doskonałe języki programowania. Tesla, co jeszcze? W zakresie informatyki lata 80. pierwsze, tak powiem, komputery osobiste, IBM PC, tak, Macintosh, tak, Apple, tak, no i też pierwsze systemy operacyjne, tak, Mac OS, czy na przykład Windows, który jest do dzisiaj znany, któreś tej wersji tego Windowsa się doczekaliśmy. Tesla, też warto wspomnieć, że w zakresie informatyki, tak, to nie możemy zapomnieć o powstaniu internetu, które tak naprawdę powstał w latach 60, dokładnie w 1969 roku za sprawą projektu wojskowego. Miał on generalnie służyć do przesyłania informacji między różnymi komputerami, ale bardzo szybko się stał bardzo tak powiem, powszechny i tym samym wygodnym narzędziem. A dla młodzieży oczywiście stał się dobrym narzędziem do powstawania różnych aplikacji, tak powiem, tak? YouTube, czy na przykład Instagram, czy wiele innych, tak powiem, które tak powiem, teraz obecnie cały czas wykorzystujemy w różnych mediach społecznościowych. I też mi się wydaje warto wspomnieć, że ten okres to też okres niesamowity cyfryzacji, digitalizacji, powstają pierwsze płyty CD, DVD, tak, jako nośniki zapisu pamięci. Tylko mogę jeszcze dodać, że pierwsza próba wysłania wiadomości przez internet w 69 roku była troszkę nieudana, bo była próba wysłania hasła, tak, to był to login, tak, ale nie udało się, bo tylko dwie pierwsze literki przeszły LO na drugi komputer, także pierwsza próba nie wyszła może dobrze, ale niemniej jednak było to bardzo szybko i rozwijane, i upowszechniane. Państwa, tak jakbyśmy przeszli przez ten rys historyczny i właśnie patrząc na to małe serce elektroniki, tutaj się nie da tak powiedzieć ani, że jest to związane z mechaniką błotczej, to silnie związane z rozwojem mechanizacji, czy właśnie automatyzacji, czy tak samo właśnie elektrotechniki, tak? Dalej patrzymy, że jest to oczywiście robotyzacja i rozwój, tak powiem, informatyki. I to wszystko bardzo ładnie nam się zbiera, tak powiem, na to interdyscyplinarność tego kierunku. Państwa, patrząc na zalety elektroniki, można by było bardzo, tak powiem, głównie. Po pierwsze jest to co? Automatyczne działanie, czyli pewność działania, tak, duża powtarzalność, unikanie błędów, tak, a nie szkodzi się, że czynnik ludzki jest najbardziej zawodnym, tak, mniejszając oczywiście nam, tak, najbardziej zawodnym czynnikiem, nie mamy humoru z złego nastroju, tak, proces tak powiem idzie i zawsze jest tak samo wykonany. Co jeszcze? Oczywiście możliwość przeprogramowania, tak, nie ma problemu, tak, wzywamy programistę, tak, możemy bardzo łatwo przeprogramować, napisać nową linijkę programu, albo parametry na przykład zmodyfikować, tak, wejściowe, albo ten proces finalnie wyszedł tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Co jeszcze? Samokontrola, samoregulacja oraz samouczenie się. Tak? Tutaj szczególnie mówimy o zakresie sztucznej inteligencji, gdzie już maszyny potrafią czerpać na wiedzy, która została wcześniej tak powiem zgromadzona i również nie powielać tych samych błędów. Co jeszcze? Wysoka wydajność pracy i pewność pracy, tak? No to jest de facto związane z pierwszym, bo to ciężko jest nie powiedzieć o automatyzacji, jako to samo o wysokiej wydajności pracy, bo możemy te same oczywiście zalety tutaj przytoczyć, że ta wysoka wydajność pracy oczywiście powoduje niskie koszty wytwarzania, a w konsekwencji niską
niskie koszty potem wartości tego produktu, przez co tak powiem, wolą się tutaj bardziej konkurencyjnie w stosunku do pracy ręcznej. Też łatwość obsługi, tak, jeżeli do minimum sprowadzamy pracę rąk naszą, tak, no to de facto ten serwisant też się ogranicza do bardzo prostych czynności typu konserwacja, jeżeli mamy jakieś tam manipulatory spawarnicze, wymiany końcówek, czy to w robotach do spawania, czy właśnie do zgrzewania. I jeszcze warto by było wspomnieć o wyręczaniu człowieka z strony czynności, czyli krótko mówiąc, poprawiamy, zwiększamy, tak, bezpieczeństwo operatorów, tak, którzy nie są oddelegowani do niebezpiecznych czynności, gdzie mogło im się tak powiem coś stać. Czyli nie mamy już tego pana, który coś tam próbuje pilnikiem tam dopasować, tak powiem, doszlifować, tak? Tylko mamy proces całkowicie automatyzowany. To co, jaki widzimy rozwój mechatroniki? To, co się w tej chwili dzieje, jest oczywiście rozwój, jest to rozwój właśnie procesu robotyzacji, tak? Który tak powiem teraz, tych robotów mamy tak dużo, że moglibyśmy je bez końca wymieniać. Począwszy od robotów przemysłowych, produkcyjnych, jak robanie, ponadnawet trzech roboty, tak? Dwa, również są to roboty mobilne, wojskowe, tak? Gdzieś wykorzystywane w różnych działaniach wojennych. Teraz też od pewnego czasu się mówi o robotach medycznych, tak? Mogę powtórować teraz tego oczywiście przykłady. Idąc jeszcze dalej, zobaczmy, mamy co, mamy roboty mobilne, gdzieś tam wykorzystywane w technice magazynowej, gdzie ładunki są przewożone na wózkach, na platformach, bez użycia operatora, na wózku ligłowym, roboty humanoidalne, kształtem przypominające oczywiście człowieka, tak? Ale de facto oczywiście też wykonujące różne czynności, nanoroboty, miniaturowe roboty, które gdzieś jeszcze nie mają duże zastosowanie w medycynie, tak? Gdzieś zaaplikowane gdzieś w jakimś organizmu, tak? Potrafią te chore komórki nam, tak powiem, wyłapywać, czy się tutaj usuwać. No i już pierwsze, że najprzyjemniejsza rzecz to oczywiście roboty do rozrywki, ale bardziej częściej mogą być też wykorzystywane jako roboty w procesie właśnie rehabilitacji, jako roboty medyczne. Dalszy rozwój mechatroniki bardzo to będzie kwestia autonomiczności. Autonomiczność to pierwsze oczywiście maszyn produkcyjnych, czyli maszyny inteligentne, tak? Gdzie wykorzystujemy zgromadzoną wiedzę, tak? Możemy je różnie przeprogramować z różnego miejsca, tak powiem, niekoniecznie tam, gdzie się znajdujemy, dzięki oczywiście internetowi. Autonomiczność pojazdu, która tak naprawdę w tej chwili jeszcze tak do końca nie jest rozwinięta ze względu na pewną trudność i odpowiedzialność osób, które by musiały napisać taki algorytm działania takiego pojazdu, aby oczywiście do minimum sprowadzić wszelkie zagrożenia, jakie by się mogły stać podczas jazdy takiego samochodu bez kierowcy. Oczywiście te pojazdy działają inaczej na systemie GPS, który na przykład musi zlokalizować, system radarowy, tak, do określenia położenia. Od pewnego czasu bardzo dużo się mówi o tej technice laserowej. Tak. Też jest to wspomaganie procesu i lokalizacji, tak? Ale troszeczkę inną metodą. Też Państwo pewnie słyszeliście nieraz o różnych wypadkach, jakie mają miejsce na przykład w kolejowej drogowej, ze względu na to, że gdzieś tam środatka za szybko zamknęła, osoba nie zdążyła zjechać. Teraz na kolei się próbuje zapewne systemy radarowe pozwalające jeszcze taką zwłokę sekundową przed ostatecznym zamknięciem tej rogatki, żeby tam potrafić zjedzie na taką przejazd, nie tak jeszcze zjechać z tego przejazdu. No i tak samo mamy technologię przetwarzania obrazu na sygnał, czyli na obraz cyfrowy, tak? Czyli bardzo dobre skanowanie, tak, aby można było wszelkie przeszkody czy jakieś zagrożenia tutaj wyznaczyć. Oczywiście autonomiczność w pojazdach oczywiście jest już znana. Samochody pierwsze małe to na przykład Airbusa 350, który też lata bez pilotu, że on ma przy tego pilota w środku, tak, ale w tym przypadku jest tylko po to, żeby gdzieś tam ten pojazd wyciągnąć z turbulencji. No i drony autonomiczne, tak, które mają szerokie zastosowanie, szczególnie teraz w działaniach wojennych. Ja sam pamiętam pierwsze pojęcie na drony, to jeszcze były związane, tak powiem, z próbą lokalizacji zagrożenia związanego z wylewaniem rzek na przykład. Szczególnie pamiętam wielką pogódź w 2010 roku we Wrocławiu, tak. To wtedy nam się próbowano zamiast tak, tylko tego fotografowania i zabawy, tak, a również wykorzystanie dronów na pewno w innych funkcji. Państwo, jaki jeszcze może być rozwój mechatroniki? Pierwsze, że on będzie na dwóch płaszczyznach. Jest to hydrotronika i pneumotronika, czyli dodawanie elementów elektronicznych w układach hydraulicznych, w układach pneumatycznych. Ale teraz, to jest bardzo ważne, ja sobie teraz nie wyobrażam takiej hydraulki, tak, że czasami ją obserwujemy na maszynach budowlanych. Prosta hydraulka, jak to niektórzy mówią w branży przemysłowej,
układ hydrostatyczny, pompa rozdziela przewody i odbiorniki hydrauliczne. Natomiast w tej chwili postaci produkcyjnej, jeżeli to medium, postaci oleju hydraulicznego powietrza wykorzystujemy, to już niestety musimy bardzo mocno dbać o jakość tego oleju hydraulicznego, czy czystość tego powietrza. A co się okazuje, że jeżeli mamy elementy w postaci zawodów proporcjonalnych, tak? Serwozawody, gdzie są wykorzystane wzmacniacze hydrauliczne, w procesach produkcyjnych, tak naprawdę powtarzalność i dokładność procesu musi być tutaj zachowana. No to oczywiście tu już nie będzie kwestia o same rozwiązania, ale również czystość oleju hydraulicznego. Ja to mogę powiedzieć, że olej, tutaj nawet widzimy, że olej z beczki, który jest podawany kolorem niebieskim, zobaczmy na kolorze zielonym, powierzchni nie nadaje do hydraulki precyzyjnej, tak? On jeszcze musi być po wylaniu, dodatkowo jeszcze przed filtrowaniem. A właśnie ta technika filtracji, mikrofiltracji właśnie się wywodzi tak naprawdę z działań wojennych Stanów Zjednoczonych, kiedy w latach 70., kiedy był konflikt na Bliskim Wschodzie, to konflikt izraelsko-arabski, żołnierze zgłaszali pewne problemy z maszynami, szczególnie z czołgami, tak, z maszynami układami hydraulicznymi, tylko ten pasieczek często zawróca nie działa poprawnie i już wtedy zwracają uwagę, że musimy dodatkowe układy czyszczące. Generalnie technika, najpierw była technika filtracji, potem była technika mikrofiltracji. Ona powstała w 80. w Stanach Zbrojeniowych, lata 80. wchodzi do użytku cywilnego w Stanach Zjednoczonych, lata 90. dopiero przychodzi do Europy. W Polsce dopiero oni, ja dopiero zacząłem słyszeć w latach 2000 i bardzo mało firm rzeczywiście zaczęło używać tej techniki i doceniać, jak powiem, znaczenie czystości oleju w tych pracach. Kolejne wyzwanie z elektronikiem jest oczywiście przemysł 4.0, tak? Termin, który określa czwartą rewolucję, krótko mówiąc, inteligentne maszyny, tak, które dają się bardzo łatwo przeprogramować. Techniki uczenia maszynowego, możliwość też ingerencji w asortyment produkcyjny. Też mało kto wie, że generalnie ta czwarta rewolucja przemysłowa powstała w 2011 roku w Niemczech, ale niemniej jednak daleko na to skoncentrowała w Stanach Zjednoczonych pod pojęciem internetu rzeczy, tak? Czyli krótko mówiąc, proste odbiorniki, jakieś tam rolety, bramy garażowe, mikrofale, tak, piekarniki, już to co jest dla nas teraz powszechne, tak, już można było za pomocą internetu oczywiście sterować, będąc w pracy, tak, i uruchamia się, tak powiem, z pewnym wyprzedzeniem. Oczywiście przyczyny tych transformacji na korzyść tego przemysłu 4.0, tak, oczywiście wynikały z tego, że co, powstawało olbrzymie takie chmury obliczeniowe, tak, internet 5G, tak, Wi-Fi, czy dostępność sieci oczywiście Wi-Fi, automatyzacja, rozproszenie takiej produkcji po różnych, tak powiem, oddziałach. I to wszystko zaczęło bardzo fajnie sprzyjać temu internetowi. Czy też nawet widzimy te poszczególne rewolucje przemysłowe, tak? Pierwsza mechanizacja, druga automatyzacja, czy potem mamy trzecia rewolucja, o której może nie mówiłem, to już było dodanie oczywiście systemów IT do procesów automatyzacji i czwarta rewolucja przemysłowa, czyli uczenie maszynowe, tak, i inteligentne maszyny. Oczywiście przemysł 4.0 też będzie bardzo mocno wymuszał odpowiednie przygotowanie przyszłej kadry, tak? Czy to w zakresie szkół średnich, jak i uczelni wyższych. Jak się okazuje, to obecny maraton, tak? to jest osoba, która musi bardzo szybko reagować i musi bardzo łatwo rozwiązywać pewne zadania natury technicznej. Ale dwa, że oczywiście też musi być na tyle biegła, że musi te wszystkie nowinki techniczne bardzo szybko łapać i, tak powiem, wdrażać. I to w zakresie technologii, narzędzi, jak i tak samo przyrządu pomiarowych. Ważna data, 15 września 2023 roku, w Błyskowych Zakładach Uzbrojenia ma miejsce oficjalne podpisanie rozporządzenia przez ministra Czarnka, ministra edukacji i nauki o powołaniu pierwszej publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu. Bardzo ważne wydarzenie, nawet mamy przed sobą deklarację osób z podpisami, gdzie wszyscy poparli jakby ten wniosek. Ja oczywiście nisko chylę czoło przed panem prezesem, bo tak naprawdę data 2023 nie jest datą, tak powiem, dopiero uruchomienia, bo proces przekonywania, tak, proces jakby uświadamiania, że ludzie potrzebuje kształcenie wyższe, tak, zawodowe, to już dużo wcześniej, że pamiętam, przed pandemią 2019-2020, nawet tutaj mamy przykład podpisanie porozumienia wobec pana prezydenta Macieja Grabowskiego o współpracy Polskich Zakładów Uzbrojenia z Urzędem Miasta w zakresie właśnie tworzenia uczelni zawodowej. Nawet też miało miejsce taką obecność pani wiceministra właśnie rodziny i pracy pani Iwony Michałek. Państwa, generalnie mamy wiele dat, tak? Bo można powiedzieć, że
można do nas przyjść, tak powiem, świętować powstanie uczelni zarówno 15 września 2023 roku, 15 września. Potem minister Czarnek wydaje rozporządzenie, że ruszamy 1 stycznia 2024, ale jednak się szybko okazało, że jeśli może nie zdążyli, bo byśmy ruszyli oficjalnie, więc potem była zmiana tego rozporządzenia, że jednak oficjalnie powołuje się publiczną uczelnię zawodową 1 listopada 2023 roku. Także mamy wiele do świętowania, co oczywiście w sposób integracyjny może być, tak powiem, tutaj przez nas wykorzystane, tak, byśmy mieli z Państwem więcej okazji do spotkania się. Państwa, jakie w ogóle były potrzeby, tak? Przechodząc do dalej potrzeby powołania uczelni zawodowej, bo są to zarówno potrzeby społeczne, jak i potrzeby gospodarcze. Te społeczności wynikały z tego, że potrzebna kadra w średnim wieku, myślę, nie tylko średnia, w każdym wieku o wyższym wykształceniu, dwa, bardzo szybko postępujący postęp, tak powiem, techniczny, tak? Ja czasami mam okazję rozmawiać z młodzieżą, która gdzieś się wykształciła jako mechanicy samochodowi, 5 lat przykładowo wykonywali inne prace. Od razu mi mówią, że teraz nie możesz tam mechanika samochodowego, bo przez te 5 lat tak się zmieniła branża motoryzacyjna, że nie jest w stanie nawet, tak powiem, już pewnych czynności wykonać to, co miała w szkołach oczywiście zawodowe. Więc tu widzimy, że oczywiście ten postęp techniczny wymuszał się, tak? Stałe nadzorowanie i uczenie się tego, co się wokół nas dzieje. Te potrzeby społeczne to oczywiście obserwacja, zapotrzebowanie na specjalistów. Tak? Grudziądz, jak i powiat grudziądzki, jest bardzo bogaty przemysł, przemysł zróżnicowany, który wymaga, tak powiem, wykształcenia kadry, tak? Nie tylko w zakresie maratoniki, ale myślę, że maratonika na początku byłaby takim pierwszym odpowiedzią, tak? Jak chodzi o zapotrzebowanie. I również w regionie działają 4 spółki wchodzące w skład oczywiście Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Uzasadnienie są to oczywiście studia na kierunku maratoniki byłyby takim kierunkiem, który by uwieńczył, tak powiem, tak? I sprostał obecnym wymaganiom branży przemysłowej, jaka tutaj występuje. Dwa, procesy dydaktyczne, jako właśnie ta interdyscyplinarność spowoduje, że ten maratonik będzie wszechstronnie wykształcony w zakresie mechaniki, robotyki, automatyki, informatyki, tak? Czyli widzimy, że nawet gdyby nie pracował w zawodzie, to tak oczywiście jego wartością dodaną jest oczywiście nabycie wielu umiejętności. Państwa, nie martwię się o zatrudnienie naszych absolwentów. Tutaj widzimy, mogą być to kierownik, może być to operator, może być to specjalista, może być to osoba do nadzoru, tak powiem, nad linią produkcyjną, montem, oczywiście kierownik jakości, automaty. Oczywiście tych punktów mamy bardzo, bardzo dużo. Co jeszcze Państwo? No, my będziemy kształcić na dwóch specjalnościach. Mechaniki stosowane i automatyki i sterowania maszyn. Oczywiście to planujemy ten podział na te dwie specjalności na drugim roku, tak? Czyli tam będziemy iść przedmiotami ogólnymi, a później ruszymy z podziałem na poszczególne specjalności. Państwo, pozwolę sobie to pokazać, mało kończąc, pewną listę firm, które tutaj nam towarzyszą, tak? W powiecie grudziąckim, które myślę, że byłyby bardzo zainteresowane, jeżeli są na sali, to też witam bardzo serdecznie, ale z którymi byśmy chcieli w przyszłości również podpisać porozumienie o kierowanie ich na różne praktyki i staże. Państwa, co jeszcze? W zakresie tej współpracy, tej fuzji, tak powiem, do przemysłu, dodam, że właśnie 7 grudnia 2023 roku miało miejsce podpisanie porozumienia współpracy publicznej uczelni zawodowej, oczywiście z wojskowymi zakładami uzbrojenia. I wierzymy, że to będzie jakby początek, tak powiem, tak, nawiązania współpracy z innymi firmami. Oczywiście my w tej chwili bardzo mocno czerpiemy z doświadczenia i wiedzy wojskowych zakładów uzbrojenia, które były jakby pomysłodawcą tego kierunku. W tej chwili wierzymy, że ta współpraca również się przeniesie na uczelnie zagraniczne, jak na Uniwersytet w Alabamie czy na Wojskową Akademię Techniczną, ale też byśmy chcieli w przyszłości również, jeżeli się inne uczelnie zdecydują i wyrażą zgodę, również z innymi uczelniami współpracować. Państwo, gdzie się znajdujemy, tak? Mimo że rozporządzenie jest napisane, że publiczna uczelnia zawodowa to Kosmiarz Gdyński, tak? Ale tak naprawdę kierunek maratoniki będzie prowadzony w Centrum Kształcenia Zawodowego, tak?
też ze względu na to, że już samo centrum, jak widzimy, jest budynkiem nowoczesnym, dobrze wyposażonym, już i na to posiada bardzo bogate wyposażenie w zakresie obawiarek CNC, robotów, tak, w zakresie innych stanowisk komputerowych, grafiki inżynierskiej, pracowni informatycznej, pracowni elektrotechniki, tak, żebyśmy tylko mogli doposażyć się ewentualnie w dodatkowe stanowiska do zajęć praktycznych. Tak, to jeszcze możemy się już pochwalić, że mamy stronę internetową. Prosty adres plus.edu.pl. Ta strona pozwala już pewne informacje wyciągnąć. Ja osobiście będę odpowiedzialny za tą stronę, żeby na bieżąco pewne informacje tutaj zamieszczać. Chcemy nawet pozwolić pokazać taką jedną z zakładek, tak? Studenci, że tutaj nie mamy będą wszystkie informacje w zakresie rady zajęć, procesu właśnie rekrutacji, nauczania języków, praktyki, staże oczywiście, tak? I kierunków, które też byśmy chcieli prowadzić. Państwa, jakie mamy plany, tak? Ja to troszeczkę porównuję do jazdy bez trzymanki, tak?